Witamy po przerwie. A więc kontynuując zagadnienie kultu Marii i może bardziej szczegółowo kultu Marii w naszym kraju, chciałbym odwołać się do pewnego zjawiska, które właśnie w naszym kraju wystąpiło. Mianowicie była to pielgrzymka obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przez wszystkie parafie naszego kraju, przez wszystkie domy, przez wszystkie rodziny w naszym kraju. Nie wiem, czy mieliście jakieś doświadczenia z tym związane, no, ale tak rzeczywiście było. I to nie raz, bo dwa razy. Na początek krótka informacja. Zaczęło się to... Aha, czytam artykuł ojca Stanisława Celestyna Napierkowskiego, zamieszczony w kwartalniku Kolektana Teologika. Tutaj kiedyś pokazywałem, jak to się pisze. Ja przepraszam, może to też znajdzie się zostanie zeskanowane i znajdzie się w materiałach, chociaż to już nie jest może tak bardzo ważny materiał. Ja tylko w kontekście właśnie tej pielgrzymki obrazy przez Polskę chcę do niego nawiązać. Numer 61 z 1991 roku, Fasciculum, tak jest napisane, Fasc w skrócie, czyli kwartał czwarty. Tytuł: Polska teologia ikony, znak zapytania, problem obecności Marii pośród nas w świetle doświadczeń peregrynacji. I tutaj takie informacje, na które chciałem zwrócić Waszą uwagę. Zaczęło się to w 1957 roku. W lutym Jasna Góra podjęła się przygotowania kopii cudownego obrazu, a właściwie dwóch kopii. Wykonał je Leonard Torwirt, profesor Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. 11 kwietnia 45. plenarna konferencja Episkopatu Polski obradująca w Warszawie zatwierdziła projekt nawiedzenia wszystkich parafii w Polsce przez kopię jasnogórskiego obrazu. W ten sposób nawiedzenia nabrały wymiaru eklezjalnego, stały się dziełem Kościoła już w swojej genezie. 5 maja, cały czas mówimy o 1957 roku, obie kopie ksiądz prymas zabrał ze sobą do Rzymu. 14 maja wraz z trzema innymi biskupami był na audiencji u papieża Piusa XII. Uczestniczyły w tym spotkaniu również obie kopie. Prymas wyjaśnił sens ich obecności, poprosił o błogosławieństwo papieskie i je uzyskał. Tutaj następuje opis, jak to sam prymas przedstawiał tą wizytę. Może tylko jedno sformułowanie. Mówiliśmy: pragniemy przygotować ojczyznę naszą świętą, chrześcijańską, przed nią straż, jak najgodniej na tysiąclecie chrześcijaństwa. Maria jest pośredniczką łask wszelakich, a my pragniemy dla całej Polski wielu łask. Pius XII zrozumiał nas dobrze i pobłogosławił ten obraz. W sierpniu tego samego roku, w Dzień Matki Boskiej Częstochowskiej, zjechał na Jasną Górę episkopat, by odnowić śluby narodów, pierwszą ich rocznicę oraz by w uroczysty sposób zainaugurować wielką peregrynację. Śluby narodu, które kiedyś król Kazimierz, wracając już po pokonanych pod Częstochową Szwedach do Polski, złożył właśnie w Częstochowie. Oddał Polskę w niewolę Marii. I teraz mamy nawiązanie do tamtych ślubów narodu. I w ten sposób tu zainaugurowano uroczystą peregrynację. O godzinie 10.30 ojcowie Paulini wyjęli cudowny obraz z ołtarza, przenieśli go do prezbiterium bazyliki, gdzie czekała kopia przywieziona z Rzymu. Ksiądz prymas, już kardynał, dokonał zbliżenia między kopią a obrazem. Obraz wrócił na swoje miejsce w ołtarzu, a kopię prymas przekazał dziekanom wszystkich diecezji, którzy kolejno nieśli ją w procesji po wałach klasztoru. Dziekan to jest taki jak gdyby honorowy tytuł księdza, proboszcza, który w sensie administracyjnym przekazuje informacje do kurii czy z kurii, coś się wyłączyło, bo mniej więcej około 10 parafii, 10-11. Czyli gdzieś pomiędzy proboszczem a księdzem biskupem w każdej diecezji jest jeszcze ksiądz dziekan. Jak powiedziałem, tytuł honorowy. No więc właśnie. I dziekani nieśli ją po wałach klasztoru. Czekamy, czy kontynuujemy? Kontynuujemy. 4 września miało nastąpić wznowienie przerwanej uroczystości milenijnymi rytmami nawiedzenia diecezji. Normalna peregrynacja miała się rozpocząć w diecezji katowickiej.
2 września na trasie z Warszawy do Katowic nastąpiło porwanie kopii. To już jest wznowienie przerwanej uroczystości. Co nastąpiło? Porwanie kopii? Porwanie kopii i przewiezienie jej do bazylik na Jasnej Górze. Chodzi o co? Chodzi o to, że komuniści stwierdzili, że taka pielgrzymka, budowanie narodu, bo widzieli, jak emocjonalnie ludzie do tego podchodzą. Przed chwilą w przerwie ktoś mi opowiadał, jak straż pożarna na sygnale zajechała, prawda, do wsi pod kościół, a okazało się, że przywieźli właśnie kopię Matki Boskiej Częstochowskiej. Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej właśnie, żeby tutaj w tej parafii zagościła. I stąd ta cała uroczystość. Ja pamiętamy całe drogi przyozdobione chorągiewkami, sznurkami, kilometrami, prawda, bo był przekazywana kopia obrazu z jednej parafii do drugiej. One były w parafiach potem przekazywane z domu do domu, od rodziny do rodziny, nie? Próbowałby się ktoś wychylić, gdyby na przykład miał jakieś inne zdanie. Pytanie dotyczyło tego zbliżenia. To zbliżenie tych tamtej zakrystii to było po to, żeby tą świętość tego głównego obrazu przenieść na te kopie? Tak, poprzez fizyczny dotyk. No coś... No. Ja pamiętam też u nas w Parowicach. Aha. 16 lat temu. I co się stało? Otóż okazało się, że naród mocno się nakręcał tymi uroczystościami, że tak powiem, pobożność w tym znaczeniu ludowym bardzo rosła. Tłumy rosły wokół kościołów. Komuniści stwierdzili, że zagrożenie jest na tyle duże, że po prostu w trakcie tej pielgrzymki przechwycili ten obraz. Odwieźli, broń Boże, żeby nie zbezcześcić, bo wtedy to już w ogóle cały kraj by powstał, prawda? Więc z całym szacunkiem dostarczyli go z powrotem na Jasną Górę i przy bramie postawili straż. Przy bramach klasztoru. Kontrolując wszystkie pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające. Żeby tam pozostał. I to o tym tutaj mówi ten autor, ksiądz profesor, że na trasie z Warszawy do Katowic nastąpiło porwanie kopii, przewiezienie do Bazyliki na Jasnej Górze, gdzie miała przebywać uwięziona, czyli internowana do czerwca 72 roku, czyli prawie 6 lat. I potem porwał ją z kolei z tej Jasnej Góry ksiądz Józef Wójcik, nie podajmy nazwisko, w artykule też jest, dzielny wikariusz z Radomia, konspirujący z księdzem Romanem Siutkiem i kilkoma siostrami zakonnymi za cichym przyzwoleniem i zachętą prymasa. Znaczy prymas był poinformowany, że próbują. Wywieźli go jakimś, już nie pamiętam, żukiem czy nysą pod podwoziem, już specjalnie przygotowane było auto i obraz został wywieziony, zawieziony w miejsce, tutaj chyba o tym czytamy. No właśnie, porywacze przywieźli kopię do Radomia na szlak peregrynacji, gdzie czekał już na ją ksiądz prymas. Nie? Obyło się bez żadnych tam... A peregrynacja, co to jest? Peregrynacja, czyli no nie wiem, taka forma uświęcenia, pielgrzymki, uroczystej pielgrzymki z wszelkimi formami właśnie hołdu, ale kultu. Pielgrzymki obrazu. Tak, tego obrazu. Tego obrazu. Pierwsza wielka peregrynacja zakończyła się w Częstochowie 12 października 1980 roku. Internowanie trwało najpierw 3 miesiące w katedrze warszawskiej. To jest już później następna historia. W każdym bądź razie, no tu mamy 57 a 80. Jednak żeby przejść przez wszystkie domy, parafie, rodziny w Polsce, zajęło to sporo lat. I po kilku latach przerwy episkopat postanowił powtórzyć wielką akcję peregrynacji zwanej nawiedzeniem. I akcja się zaczęła od nowa. Drugie wielkie nawiedzenie rozpoczęło się w Drohiczynie 5 maja 1985 roku. W tle obu wielkich nawiedzeń odbywały się tak zwane małe nawiedzenia. Pierwsze trwało lub rozpoczęło się w czasie czwartej sesji Soboru Watykańskiego II w 1965 roku. Delegaci wszystkich polskich parafii przybyli na Jasną Górę, gdzie otrzymali małe kopie w czasie uroczystej mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu. Zawieźli je do swoich parafii, gdzie rozpoczęło się nawiedzanie rodzin, jedna doba dla jednej rodziny. W większych parafiach nawiedzanie przeciągnęło się ponad rok. Drugie małe nawiedzenie rodzinne zainicjowano w jesieni 1978 roku w związku z przygotowaniem do jubileuszu 600-lecia obecności cudownego obrazu na Jasnej Górze. Niektóre diecezje organizowały peregrynacje i nawiedzenia rodzin przez kopie cudownych obrazów Matki Boskiej, szczególnie czczonych na swoim terenie, na przykład Matki Bożej Kodeńskiej.
Mówię o tym, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no chcę wywołać pewne wrażenia. Bo jako protestanci nie zdajemy sobie sprawy, do jakiego stopnia pobożność jest przesycona tym kultem, o którym czytamy w prawie kanonicznym, w wersji dla protestantów, on nie jest nakazany. Protestanci wcale nie muszą czcić Marii. I teraz, na co profesor w tym artykule i jeszcze jednym, innym jeszcze bardziej zwraca uwagę. W pewnym momencie, kiedy Maria została, w cudzysłowie, zaaresztowana, czy jak to się mówi, internowana tam, prawda, podróżowały dalej ramy obrazu. Pusty, puste w środku. A kiedy te, jakie lata były? Tak mniej więcej, jaki okres to był? Wrócę. Ktoś może nie uwierzyć na przykład. Ja rozumiem, no wracam. Więc zaczęło się to wszystko, tak jak czytałem na początku, w 57 roku i pierwsza peregrynacja zakończyła się w Częstochowie w roku 80, na końcu 80 roku. A w maju 85 wrócono do rozpoczęto drugą peregrynację, czyli jak gdyby no, kopię. Czy chodzi o to, kiedy same te ramy? Bo to jest taki, bym powiedział, bardzo ważny moment. To też pośrednio po internowaniu, czyli w 60. A ja mam pytanie, czy ta druga peregrynacja trwa? Normalna peregrynacja miała się zacząć w diecezji katowickiej 2 września. W milenijnym roku 66 episkopat przerwał nawiedzenie parafii, żeby kopia mogła być obecna w 25 miastach biskupich na milenijnym szlaku tysiąclecia. 4 września miało nastąpić wznowienie, to jest 66 rok. 2 września na trasie z Warszawy do Katowic nastąpiło porwanie kopii, przewiezienie do Bazyliki na Jasnej Górze. Czyli to jest wrzesień 66 roku. Czy ta peregrynacja i trwa? Wydaje mi się, że nie, ale pewności nie mam. Ja już po prostu tego nie śledzę. Wydaje mi się, że to już przeminęło. Tak. Bo no jeszcze dobre 10 lat temu, 12, widywałem te chorągiewki po drogach, czy jakichś tam mężczyzn udekorowanych na koniach, prawda, czy straż na sygnale, bo to straż, zwykle strażacy mają straż u grobu pańskiego i tak dalej, jakoś tak się kojarzą z tą rzeczywistością kościelną bardziej niż policjanci, czy może żołnierze, im może bardziej w tej chwili już nawet chyba nie wolno. A ochotnicza straż pożarna, kto im zabroni? Bo siła tego, jak gdyby te rażenia chyba też maleje troszeczkę, zeświadczenie. Tak. Maleje, tak. No, laicyzacja, zeświadczenie robi swoje, to prawda. No i poza tym również no, wychodzą różne rzeczy w kościele sprzed wielu, wielu lat i to jest też kapitalna szkoła. Jak, co może być, jeśli pojawiają się problemy, mogą być zboże, a których się nie rozwiązuje, tylko zamiata pod dywan i zostawia. No to jest taki zbór, czy taki pastor siedzi na minie, który nie rozbroił z jakichś tam powodów i, że tak powiem, oddał ją szatanowi. W tym sensie, że to szatan zdecyduje, w którym momencie to wybuchnie. A najczęściej wybucha w takim momencie, gdzie już coś walnęło wcześniej, a to jeszcze dowali. I tak jest z każdym nierozwiązywanym problemem w kościele. Kiedy go zostawiamy, czy próbujemy zamieść pod dywan, ludzie zapomną, rozejdzie się albo jeszcze coś tam. Otóż on wróci. Ale on wróci wtedy, kiedy będę może się, kiedy bardzo nie będę, no, bardzo nie będę chciał, aby w takim czasie w takie rzeczy wychodziły różne. No i czasami, znaczy zawsze uważam, należy konfrontować problem i dążyć do jego rozwiązania. No, prawie zawsze. Czasami mądrość Gamaliela jest dobrą mądrością też. Kiedy on mówi, poczekajmy, może się samo rozejdzie i nie wywołujmy problemu, kiedy inni go jeszcze nie widzą. Więc, no, ale tu potrzebna jest mądrość. No, to tak na marginesie. Więc różne rzeczy wychodzą i rzeczywiście to no, spada to takie emocjonalne nakręcenie. Ale o tym właśnie teraz problemie pisze ksiądz profesor dalej. Wędrowały ramy. Ramy przyozdobione kwiatami, jakimiś kolorowymi szarfami. Ramy, w których umieszczano świece, na przykład postawiono gdzieś w uroczystym miejscu w domu, umieszczając świecę, która miała symbolizować Marię. No różne dodatki do tego umieszczano.
Problem dla księdza profesora i teologa, wykładowcy dogmatyki na Katolickim Uniwersytecie polegał właśnie na teologicznym uzasadnieniu obecności Marii. Nawet w obrazie. Jak to uzasadnić teologicznie w tym pielgrzymującym obrazie? A tym bardziej w pustych ramach. Bo tak się modlono. Opowiada o tym w taki sposób. Podstawowy problem teologiczny, który od samego początku związał się z tymi akcjami duszpasterskimi, to problem obecności Marii. O Marii obecnej pośród nas, obecnej w obrazie, obecnej w jego kopii, obecnej w ramach, w świecy, w ewangeliarzu, mówią i piszą prymasi, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, dziekanie, niższe duchowieństwo, matki, ojcowie, młodzież, dzieci, misjonarze przygotowujący do nawiedzenia parafię i towarzyszący samemu nawiedzeniu. Materiały kurii biskupich oraz parafialne gabloty ścienne informują o przebywaniu Pani Jasnogórskiej w nawiedzeniu Matki Bożej. Matka Boża w obrazie, Matka Boża w kopii obrazu, Matka Boża w pustych ramach, Matka Boża w znaku świecy, Matka Boża w znaku Księgi Ewangelii. Pani Jasnogórska idzie, jest niesiona, spogląda na nas, oczekuje nas, odchodzi, nawiedza swoje dzieci. Przybywającą witamy, obecną adorujemy, prosimy, odchodzącą płacząc żegnamy. Ona zaś odchodzi z naszej parafii, by nawiedzić parafię sąsiadów, opuszcza diecezję jedną, by swoją obecnością odnowić drugą. Odchodzi, ale nie odchodzi, gdyż pozostają, odchodząc pozostaje. O jaką obecność tutaj chodzi? Gdybym ja tak mówił jako protestant, ktoś mógł powiedzieć, przepraszam, pan obraża moje uczucia religijne, załóżmy, jakiś katolik. No mógłby. Dlatego wolę to przeczytać, bo jako teolog z tym właśnie wykształceniem, jakie mam, jestem w stanie mówić słowami tutaj również katolików, którzy te rzeczy widzą. O jaką obecność tutaj chodzi? O jaki język? Wyobraźni poetów? Wyobraźni i serca kaznodziejów? Czy język rzeczowy i intersubiektywnie sensowny? O język pragnień udręczonego serca, czy też o język faktografii? Dalej, mamy tu do czynienia z zasadnym nauczaniem wiary, czy też z innym gatunkiem kościelnych wypowiedzi? Jeżeli z zasadnym nauczaniem wiary, to na czym się ona opiera? Na jakich źródłach wiary? Jeśli takie nauczanie mamy przyjmować jako solidną teologię, pytamy, z jakich teologicznych źródeł wypływa? Z Biblii? Z liturgii? Z soborów? Sensus fidei, z powszechnego przekonania wiernych, a może raczej z jakichś źródeł pozateologicznych, na przykład typu psychologicznego. I dalej ksiądz profesor w artykule opisuje, omawia, w jaki sposób prymas kardynał Stefan Wyszyński uzasadniał obecność Marii w obrazie, w ramach i tak dalej. I jak uzasadniał, bo nieco inaczej, kardynał Karol Wojtyła obecność Marii. Oczywiście już nie będę w te szczegóły wchodził. Chciałem tylko zasygnalizować skalę zjawiska, jak daleko można się, nie wiem, posunąć, jak bardzo ludzie, że tak powiem, psychologicznie reagują swoją psychologiczną wrażliwością, czymś takim bardzo ludzkim, prawda? W oderwaniu od Biblii oczywiście, nie? Faktem jest, że jako ludzie potrzebujemy z natury tego odniesienia. No, żyjemy w czasie i w przestrzeni, tak? A więc, żeby czuć się w miarę bezpiecznie, umiemy funkcjonować z siebie tylko w takiej rzeczywistości. A ta rzeczywistość niejako wymusza stałe punkty odniesienia w postaci miejsca i czasu. Przestrzeń to miejsce i czas. I dopóki człowiek wie, że tu są święte miejsca, a takie są święte czasy, i wie, gdzie może iść, żeby się spotkać, bo tam Pan Bóg jest w czasie, przepraszam, w przestrzeni, tak? Długość, szerokość, wysokość pod tym adresem w tamtym miejscu, no to dopóty się czuje bezpiecznie. A jeżeli ktoś mu to wszystko zabierze i przyjdzie taki Mesjasz i on mówi, oddawajcie cześć Bogu w duchu i w prawdzie, bo Bóg jest duchem i takich czcicieli chce mieć. No to wszystko jest wbrew mojej naturze. Jak oddawać w duchu i w prawdzie? Czyli co? I wszędzie? I zawsze brakuje punktów odniesienia, do których moja natura, że tak powiem, została stworzona. I to jest bardzo trudne. I o wiele łatwiej jest się trzymać tego, co można dotknąć, co można ucałować, co można przyjść i odwiedzić, prawda? A kiedy już powiem i to potem zostawić tu, żeby wrócić do swojego świata, do swojego życia, jak będzie problem, to znowu mogę wrócić i porozmawiać, nie? To jest tego typu psychologia. I
bez no, mocnego nauczania biblijnego, no to trudno tutaj o raz, że o świadomość tej rzeczywistości, a po drugie, no z Boga tylko pochodzi to, że ja mogę coś więcej właśnie w duchu i w prawdzie, a mniej w czasie i w przestrzeni. Nie? Że umiem, uczę się funkcjonować, gdzie nie ma świętych czasów, świętych miejsc. Świętych czasów? No czasów, w sensie sabat, albo święta takie, owakie, niedziela, no, niedziela też, no dlaczego tylko sabat, prawda? No, święte czasy, w tym znaczeniu mówię tak ogólnie. No, to tak, przepraszam, taka dygresja w kontekście tutaj tego właśnie tej formy kultu, który tak bardzo trafia, bo tak bardzo trafia do serc, bo on jest tak bardzo zgodny z naturą i z psychologią człowieka. I wyzwala takie emocje, które no, czasami są też nie do przebicia i pozostaje tylko modlitwa i cud, żeby taki człowiek się nawrócił. Ja to dostrzegam w tym wpływ demoniczny, walka z zawierzchnością. Tak irracjonalne przywiązanie do tych rzeczy. To mam przypadki osób, które już nad Biblią dociekały, już dochodziły do zrozumienia wielu ważnych rzeczy w Biblii. Gdy doszedł moment Maria, klapki się zamykają, wszystko inne, wychodzi rację bytu, nie ma żadnego sensu. No, kwestia demoniczna to już jest wniosek najdalej idący. No, ale co innego? Na razie go nie będę podejmował, bo jeszcze z tego tematu nie skończyłem. Wydarzenia, czytam dalej jeszcze fragment z tego artykułu, opuściliśmy już, jak to uzasadniał i ksiądz prymas, i ksiądz kardynał, później papież. W wydarzeniach peregrynacji i nawiedzeń powtarzały się elementy, wobec których trzeba zgłosić, pisze ksiądz, profesor, teolog, wykładowca dogmatyki. Elementy, wobec których trzeba zgłosić albo stanowczy protest, albo przynajmniej zastrzeżenia. Po pierwsze, pisanie i mówienie o adoracji Matki Bożej w obrazie czy innych znakach. O adoracji mówili biskupi i pisały kurie diecezjalne z biskupim imprimatur. Imprimatur, czyli jest zgoda na druk, bo nihil obstat, bo nie ma błędu teologicznego, a więc można drukować. A więc o adoracji mówili biskupi, pisały kurie decyzjalne z biskupim imprimatur. Protest rodzi się stąd, że według nauki katolickiej adoruje się tylko Boga i Boga człowieka, w tym w Eucharystii, nadto krzyż Chrystusa. Po drugie, dokonano zmiany symboli chrystologicznych na maryjne. Zarówno świeca, jak i Ewangelia są znakami Chrystusa. Analogicznej trawestacji dokonano z pieśniami. Wybitnie chrystologiczna pieśń Zróbcie mu miejsce, otwierająca zwykle procesje teoforyczne, w materiałach nawiedzeniowych zmieniła się na pieśń maryjną Zróbcie jej miejsce. Oczywiście, że taka pieśń skutecznie kształtowała przekonanie o bardzo konkretnej i osobowej obecności Marii w znaku. Sugerowała nawet obecność sakramentalną. Chodzi tu jednak o poprawność teologiczną tego, co proponuje się ludowi Bożemu. Po trzecie, bardzo często w nawiedzeniowym języku zacierała się właściwa hierarchia celu i środków. Spowiedź i komunię świętą duszpasterze wskazywali jako sposób do właściwego przygotowania się na spotkanie z jasnogórską panią w obrazie i innych znakach. Czyli spowiedź i komunia, najświętszy sakrament, był podporządkowany przybyciu kopii obrazu. Lub środki. Doświadczenie teologa. Uczestniczyłem w nawiedzeniu w jednym z kościołów lubelskich. Przychodziła świeca i Ewangelia. Z mieszanymi uczuciami śledziłem zabiegi duchownych, którzy intensywnie pracowali nad wytworzeniem atmosfery związanej z przekonaniem, że przychodzi sama Matka Boża i to jasnogórska. Ich zapewnienia, że to nie tylko świeca i Ewangelia, ale że to sama Matka Najświętsza. Ich emfaza, ich entuzjazm z przybycia samej Matki Bożej, może autentyczny, może tylko instrumentalno-pedagogiczny, zorganizowane w tym duchu powitania przedstawicieli różnych grup, wytwarzania atmosfery ewidentnie bardziej uroczystej niż w procesjach teoforycznych, tych poświęconych Bogu z Bożym imieniem. Nie pamiętam, czy zachęcano do nocnej adoracji znaków. To było ciężkie do udźwignięcia przeżycie i doświadczenie, które przytłaczało dogmatykę, zwłaszcza, że nie zabrakło nawoływań, aby przez spowiedź i komunię świętą dobrze przygotować się na spotkanie z Matką. Takie są klimaty i
No i z taką rzeczywistością mamy do czynienia, kiedy próbujemy, czy kiedy podejmujemy jakieś wysiłki ewangelizacyjne w tym kraju. Może już nie w takim stopniu, jak słusznie powiedziałeś, laicyzacja właśnie, ten dobrobyt trochę robi swoje. Nie mówię tego w tym celu, że się cieszę z tego powodu, albo że tego oczekuję. No, bo też wiem, jaki duch za tym stoi. No, także tutaj tak się zastanawiałem. Nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. Kolejny akt kultu. Już taki jeszcze bardziej daleko idący. To jest całkowite oddanie się i powierzenie Matce Najświętszej. To jest formuła, którą kiedyś sam przywiozłem. Byłem ministrantem. Formuła. Akt oddania się Matce Bożej. Matko Boże niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Pomożycielko wiernych, aby moja rodzina, parafia i cała ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Trzymając ramę od razu, a z tyłu dwaj tacy lekarze z kaftanem do błyskina. W normalnym kraju tak to by wyglądało, nie? Jan Paweł II w swoim przesłaniu Urbi et Orbi, kiedy został wybrany papieżem i po raz pierwszy zwracał się właśnie błogosławiąc cały świat, Urbi et Orbi, tuż po wyborze powiedział: w tej trudnej godzinie pełnej lęku musimy zwrócić nasze myśli z synowskim oddaniem ku Marii Pannie, która zawsze żyje w Chrystusie i istnieje jako Jego Matka. Musimy powtórzyć słowa totus tuus, tak? Cały Twój, które 20 lat temu zostały zapisane w naszym sercu i duszy. A więc... Na czym polega to oddanie Marii? Polega na oddaniu się Marii na własność. Nie w opiekę, tylko właśnie na własność. Mam jej służyć. Mam dalej. Oddaj się Marii jako dziecko, a więc bezinteresownie. Oddaj się Marii rzeczywiście, to znaczy nie tylko słowem, ale również i życiem. Idź z nią krok po kroku. Oddaj się z pełnym zaufaniem. Nie żądaj, żeby wszystko od razu zrozumieć. Nie żądaj, żeby Ci ujawniała swoje plany wobec Ciebie czy jakieś inne. Po prostu ufaj i oddaj się z pełnym zaufaniem. Oddaj się jej bezpowrotnie. Powiedz jej z góry, gdybym miał kiedykolwiek od Ciebie odejść, gdybym się zaczął buntować, to naprawdę wszystko mi zabierz. Bądź dobra, tak dobra i nie zważaj na moje protesty. Oddaj się Marii całkowicie i zupełnie. Nie mów, że na wszystko się zgodzisz, ale na to czy tamto nie. To byłby brak zaufania. Nie będę już tego rozwijał, bo to tak widać, ten jest oczywiste. Jaki jest cel? Cel oddania. To główny cel Twojego życia. Bóg dał Ci dwa zadania. Wzrost do pełni sił własnej osobowości dla chwały Bożej i pomoc innym, aby osiągnęli swoją pełnię. Przez jedno i drugie Bóg otrzymuje największą chwałę. Kiedy się oddajesz Matce Bożej, oddajesz się właśnie temu zadaniu. Jakie są owoce? Bóg otrzymuje z tego chwałę, kiedy się oddasz Marii. Są owoce dla bliźnich. Jest to największa korzyść dla Ciebie, bo masz udział w jej życiu, w jej cnotach. Jeśli się jej oddasz, ona szybko zjednoczy Cię z Chrystusem, bo ona jest do Niego drogą niezawodną i wyzwoli Cię ze wszystkich zasadzek szatana. Jest drogą łatwiejszą, bo sama pomoże Ci przebyć cierpienia konieczne dla Twojej świętości i drogą krótszą, bo w krótkim okresie zupełnej od niej zależności znajdziesz się dalej na drodze miłości niż przez lata wędrowania bez niej. Takie tutaj komentarze odnośnie tego oddania. Jeszcze uzasadnienie tego oddania bierze się z określenia tego, kim Maria jest. Maria jest pośredniczką wszystkich łask, już nie będę rozwijał, bo mówiliśmy, jest królową świata, aniołów i ludzi,
A więc posiada królewską godność, królewską władzę, jest królową potężną, której nic się nie oprze. Maria jest matką Kościoła i matką ludzi. Jest matką mistycznego ciała, no, czyli Kościoła. Tak, to ta jeszcze dalej idąca forma kultu niż te wszystkie, które do tej pory omówiliśmy. No i tak doszliśmy do objawień maryjnych. Papież Pius XII oficjalnie uznał Marię za królową niebios i za królową świata. W encyklice Ad Celi Reginam Pius XII. Z jakiego czasu to jest? Pius XII, II wojna światowa. II wojna. To jest ten miał pewne. Otóż w tejże encyklice Ad Celi Reginam numer 35 do 37 między innymi czytamy. Na razie komentarz. Maria zakończyła swoje życie na ziemi, została wzięta do nieba. To wynika już z dogmatów tych przyjętych. No i tam właśnie w tym niebie została koronowana przez Boga na królową nieba i ziemi, o czym pisze Pius XII. Jednakże Najświętszą Marię Pannę trzeba nazywać królową nie tylko z racji jej boskiego macierzyństwa, lecz także dlatego, że z woli Boga miała wyjątkowy udział w dziele naszego zbawienia. O tym już mówiliśmy. Otóż dlatego tak ważne było jednak mówić o tych elementach. Teraz dokładniej rozumiemy każde słowo teksta, które się ciągle powtarzają. Są podobne. Otóż w dokonaniu tego dzieła odkupienia Najświętsza Maria Panna była zaiste ściśle złączona z Chrystusem. Albowiem jak Chrystus, ponieważ nas odkupił, jest ze szczególnego tytułu naszym Panem i Królem, tak też i Najświętsza Dziewica ze względu na szczególny sposób, w jaki przyczyniła się do naszego odkupienia, służąc swoją naturą, ofiarując go za nas dobrowolnie, specjalnie naszego zbawienia pragnąc, prosząc i starając się o nie. Królowa Niebios i Królowa Świata to jest tytuły nadane przez Piusa XII, a w 1965 roku Maria otrzymała tytuł Matki Kościoła. Tak mam tutaj zapisane. Nawiązując do różnych innych objawień, w które nie będę się wgłębiał, to byłby kolejny semestr, typu gdzieś wcześniej Lourdes, Fatima, Medjugorje. Mam różne materiały, bo nagrywałem te rzeczy. Maria się objawia w różnych dziwnych miejscach na całym świecie, na jakichś drzewach też, szybach, wieżowców amerykańskich, tak samo jak i w Polsce, gdzieś w jakiejś tam dzielnicy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Otóż istnieje ewolucja, postęp, rozwój w tych kolejnych objawieniach Marii, które trwają, na przykład w Medjugorje, jest kontynuacja. I tak jak wcześniej odbierano tą osobę jako Marię, czy ona nawet nazywała się Marią, prawda, i przekazywała pewne zalecenia. Profesor Napierkowski na przykład w tym artykule, który cytowali się na poprzednim rozważaniu, tam wspomniał, że Maria mówi, że już dłużej nie może powstrzymywać karzącej ręki syna. To było w Fatimie. A więc sugerowała, że no już dawno byłby sąd, gdyby nie jej właśnie wstawiennictwo tam w niebie. Otóż nie rozwijając czy nie przedłużając tego tematu, dochodzimy do takiego momentu, że ta istota, która się objawia, nazywana wcześniej Marią, już nie chce, aby ją nazywać Marią. I tak. Od 1945 roku do 1959 roku kobieta w Amsterdamie, Ida Piederman, otrzymywała posłania, w których Maria twierdzi, że chce być tytułowana w naszych czasach jako Pani wszystkich narodów. 31 maja 1996 roku, już przeskakujemy do czasów nam bliżej współczesnych, publiczne czczenie Marii Bożej pod tym tytułem było oficjalnie zaaprobowane przez dwóch biskupów w Harlemu i Amsterdamu. Nasza Pani także prosi o oficjalne uznanie jej powołania jako współodkupicielki, pośredniczki i adwokata, obiecując, że, cytat, Pani wszystkich narodów udzieli pokoju, prawdziwego pokoju światu. Maria ukazała się stojąc przed krzyżem Syna, z którym, tym krzyżem, jest ona nierozdzielnie i boleśnie związana. I ona podała powyższą modlitwę wizjonerce. Z Marii otwartych rąk
Trzy promienie łaski, odkupienia i pokoju spływają na wszystkie narody. Te dary pojawiają się z krzyża Chrystusa i ona obiecuje dać je każdemu, kto odmawia tę modlitwę codziennie przed krzyżem lub przed tym wizerunkiem. Znaczenie, która kiedyś była Marią, jest wytłumaczone przez samą Panią wszystkich narodów. Wiele ludzi zna Marię jako Maria. Teraz jednak, w tej nowej erze, która ma się rozpocząć, ja życzę sobie być nazywaną Panią wszystkich narodów. Każdy to rozumie. Chronione prawem autorskim, informacja, miejsce kultu Pani Narodów, Pani wszystkich narodów, Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię, spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i ochronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, która kiedyś była Marią, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Tak wygląda ta ilustracja, ten obrazek związany z tym objawieniem kolejnym. I okładka czasopisma, który można interpretować jak się chce, bo tu nie czytałem artykułów wewnątrz. Miałem tylko przez chwilę w rękach, zdążyłem skopiować i oddać. Pani, prawda, obleczona w słońce, z Księgi Objawienia kobieta, obleczona księżyc pod jej stopami, 12 gwiazd, prawda, nad jej głową, która czczona jest w różnych religiach uniwersalnych, nie tylko w chrześcijaństwie, ale również w islamie. Stąd Queen of Rome, prawda, królowa Rzymu, Queen of Islam, Queen of All. Tak. I w tym punkcie właściwie teraz jesteśmy. Polska jeszcze ciągle obraca się w kontekście swoich tutaj ścieżek, prawda, do których przywykliśmy, a więc Jasna Góra, pielgrzymki i tak dalej. Świat pielgrzymujący do innych miejsc, niekoniecznie Częstochowy, już tam Maria jest podawana w jeszcze szerszym kontekście. Okay. Mówię o czasu do czasu ona pojawi się, tak? Więc rozmawiałem z katolikiem, co byś im powiedział na ten temat? Kim dla ciebie jest ta wizja? No tutaj już użyłbym tego określenia, które padło wcześniej, że to jest demoniczne zwiedzenie. Ale byś tak powiedział wprost? Czy bym tak powiedział? Myślę, że nie. Myślę, że nie powiedziałbym w tym momencie. Znaczy, no, w tym momencie bym się modlił do Boga, żeby dał mi mądrość, jak mam się zachować w stosunku do tego człowieka, którego on zna i wie, nie wiem, jakie jest jego wnętrze, jakie jest jego potrzeba i jaka jest, Także myślę, że z reguły przypuszczalnie w tym momencie tak bym tego nie wyraził. Ale byłby to problem. Ja zachęcam do rozmowy, nie wchodząc w szczegóły tych objawień, wykręcam się od tych szczegółów, no bo nie badam. Bo często ludzie mnie pytają, czy jestem przeciw, w sensie oczekują protestanta, że będzie przeciw. Więc ci ludzie widzieli coś po prostu. To nie jest tylko kwestia wyobrażenia. Ci, co widzieli, albo ci, co czytali o tych, co widzieli. Nie? Z reguły mamy do czynienia z tymi, którzy bezpośrednio tam w tym nie uczestniczyli, ale o tym czytali, bo to tam rozchodzi się różnymi kanałami, dziwnymi książeczkami, broszurami rozdawanymi, gdzieś tam pojawiają się na ławkach w parafii, prawda, i wszyscy parafianie, co przyszli na msze, znajdują przed wejściem do kościoła różne pobożne jakieś teksty, prawda, niewiadomego pochodzenia, z objawieniami takimi czy innymi. No więc ja zawsze mówię, że ja tego nie badam, więc mówię, nie jestem przeciw, bo tego nie badam, nie potrafię, nie jestem przeciw, nie jestem za, możemy o tym porozmawiać, zbadajmy to. Tak próbuję. Jedno pytanie, bo w Polsce też była rzecz dosyć dobrze zbadana. W Sokółce się zdarzyło, że się opłatek zamienił w jakąś formę krwi i wykryto tam badanie mięsień sercowych. Ja powiem tak, ja nie neguję, że cuda diabelskie są możliwe. Jest powiedziane, że jak przyjdzie Antychryst, będzie wśród wielu cudów i znaków, aby zwieść wybranych. I czy taka forma rozmowy, czy ty byś widział, bracie, jako wskazaną, żeby mówić tak, może to i się zdarzyło. Ale pytanie, czy to było od Boga, czy to było od diabła? Czy uważasz, że to jest niewłaściwe? Na pewno, czy to rzeczywiście się zdarzyło? I teraz kwestia pochodzenia. Ja nigdy nie neguję faktów. No właśnie. Bo to jest głupie. Mówię prosto z mostu. I nawet przeciwnie, kiedy rozmawiam w kręgach ludzi wierzących, dlaczego jest problem z różnymi tam energiami, prawda? Czy tego typu objawieniami, czy poszerzam teraz tą rzeczywistość duchową na różne inne zjawiska. Dlaczego z nim jest problem? Dlatego, bo to działa. Tak.
Jakby to była fikcja, nie byłoby w tym problemu i można by to jakoś, nie wiem, obejść, wyśmiać, lekceważyć, ale to działa i w tym znaczeniu jest problem i w tym znaczeniu wymaga tutaj i modlitwy i no, Bożej mądrości, Bożego prowadzenia w takiej rozmowie, jeżeli chcemy tutaj takiemu człowiekowi pomóc. No. Także masz rację, ja nie neguję takich czy innych objawień, szczególnie jak ktoś mi jeszcze mówi, że tutaj to widział i tak dalej. Jak ktoś słyszał, no to coś tam słyszałem, można próbować, nie obalać bynajmniej, ale jakoś tam no, podważać troszkę, prawda? Ale kiedy mówimy o faktach, no to przecież nie będę mówił, że ja jestem protestantem, nie, absolutnie. No to z faktami się nie dyskutuje. Ani z ludzkim doświadczeniem, które często jest bardzo właśnie takie oparte o... Tak, z ludzkim doświadczeniem też jest bardzo trudno dyskutować. Mój ojciec, płynąc przez Wisłę w czasie wojny, uciekał, ratował życie. W pewnym momencie już blisko brzegu zaczął tonąć, miał medalik, zaczął się modlić do Marii i dopłynął. I no. Ja mu tylko zdołałem wytłumaczyć, a tłumaczyłem to mu przez 3 lata i myślę, że dotarło, że jeżeli jakikolwiek lęk odczuje albo strach, jeżeli będzie już u bram śmierci czy gdziekolwiek indziej, to żeby wołał do Jezusa. I tłumaczyłem mu dlaczego i przedstawiłem mu całą drogę zbawienia, bo on się nie zamykał na to, nie to, że on nie chciał słuchać. Tylko była ta kwestia, nie do końca był w tym przekonany, bo Jezus, on już się w tylu miejscach ze mną zgadzał i rozmawiał i nawet w modlitwie to wychodziło, ale ten obrazek Marii w książeczce do nabożeństwa starej ciągle miał, nie? Przy łóżku, przy poduszce. No, więc mu powiedziałam, nawet to miałaby być ostatnia sekunda lub dwie twojego życia, jak ci ogarnia jakiś lęk lub strach, mówię, wołaj do Jezusa. O tym nie zapomnij, no. Więcej nie byłem w stanie go jakoś przekonać. No, kwestia nawrócenia, o to trzeba się modlić, nie? Bo to ani logika, ani emocje, no to trudno jest dokonać. Kończąc, tak, podsumowując tę kwestię, zgodnie z Pismem Świętym tylko Jezus był bez grzechu. Chociaż Kościół uważa, że Maria była pod każdym względem niepokalana. Jezus podobał się Ojcu we wszystkim, co robił. Tak? Zobaczmy Łukasza 3:22. Jezus, nie Maria, chociaż Kościół uczy, że Bóg niewysłowiony w niej najbardziej sobie upodobał. Tak jak Jezus cierpiał za grzechy, umarł dla naszego odkupienia, tak nikt nie jest w stanie ani się włączyć, żaden człowiek w to, ani niczego dodać, ani niczego poprawić, ani niczego udoskonalić, chociaż mówi się o cierpieniu Marii, prawda, mówiliśmy o to zupełnie w innym sensie, jedynie można o tym mówić. Jezus wstąpił do nieba i jest jedynym, który wstąpił do nieba we właściwy sobie sposób, chociaż tak jak Kościół uczy, że Maria również nie umarła w wyniku własnego grzechu i dlatego również w niebie się znalazła. No, to nie jest biblijne nauczanie. Jezus jest tym, który króluje wraz z Ojcem w chwale, także nie możemy zaakceptować nauczania, które mówi o Marii, która jest wywyższona jako królowa, prawda, tego wszystkiego, czy nawet zasiada po prawicy syna, już nie ojca, bo ojca to syn zasiada. Są takie sformułowania. Więc skąd się biorą takie pomysły? Tego nawet teolodzy katolicy nie wiedzą. Czy z sensus fidei, czy z przekonania wiernych, czy z nauczania powszechnego, czy... Ale się rodzą. I trwają. A może nawet powiedzielibyśmy, rozwijają się. No i on jest naszym orędownikiem, pocieszycielem, pomocnikiem, pośrednikiem. Chociaż te same tytuły są jakoś bezpodstawnie i na wyrost przypisywane Marii. Maria nie jest gwarantem naszego zbawienia i nie jest naszą matką, tak w tym znaczeniu jak pod krzyżem, kiedy została matką Jana,
Myślę, że zauważyliśmy tą różnicę, kiedy nawiązuję do tej historii pod krzyżem. Gdyby Jezus chciał, aby Maria była naszą matką, no to myślę, że powiedziałby do tych, którzy tam stali: oto matka wasza. Cóż stało na przeszkodzie? Nie możesz nam przypisać Jezusowi, nie wiem, roztargnienia w sensie takim, że chodziło mu o coś innego niż powiedział. On powiedział: oto matka twoja. I dlatego uważam, że to jest nadużycie, kiedy robi się z tych słów, nadaje się im inne znaczenie. Nic by nie stanęło na przeszkodzie, żeby do Marii nie powiedział: oto syn twój, tylko oto dzieci twoje. A jeszcze wcześniej powiedział Piotrowi: paś baranki moje, paś owieczki moje. No to musiałby chyba Piotr z Marią jakoś rozróżnić kompetencje, na ile tutaj Maria, jeżeli jest tutaj, prawda, tą matką nas wszystkich, a na ile Piotr, który ma być też odpowiedzialny za Kościół i za wszystkich wierzących, jeżeli tak mielibyśmy to interpretować. No więc jest to biblijnie nie do przyjęcia. Kobieta, którą Kościół wywyższył ponad wszystkie znane istoty, przypisał jej atrybuty, tytuły, władze, prerogatywy, które według Pisma Świętego należą wyłącznie do Boga, Ojca, do Syna, do Ducha Świętego. Ku jej czci Kościół buduje posągi, sanktuaria, kościoły, katedry, bazyliki. Do niej mają zanosić ludzie swoje modlitwy, błagania, pochwalne pieśni, tak? Wszyscy wierni. Kościół własnymi rękami uczynił sobie bożka i nazwał go Marią. Można go znaleźć w każdej świątyni katolickiej, niemal w każdym domu. A w swoim nauczaniu intronizował, umieścił Marię na tronie i w niebie, i po prawicy Chrystusa, i w Kościele, i stara się w życiu każdego człowieka. Straszne. I wykorzystuje każdą okazję, aby Marię wywyższać. Jakiekolwiek by to się okazji nie zdarzyło. Kiedy patrzymy do Słowa Bożego, Maria tak niewiele, tak rzadko pojawia się w tym Słowie. I pamiętam kiedyś właśnie taką rozmowę, która dokładnie oddaje sposób myślenia członka Kościoła. Mianowicie modli się do Marii, czy prosi o Marię, no bo przecież jak Maria się będzie za nim stawiać do Jezusa, przecież no, syn nie odmówi matce. I znowu siedzimy po uszy w tej psychologii, bo to jest tak psychologicznie prawdziwe. Musiał być, nie wiem, jakiś wyrodny syn, ale przecież nie miłujący, kochający Jezus. Przecież syn nie odmówi matce. I pamiętam wtedy, jak tak się żachnąłem, i mówię, no zawsze odmawiał, kiedy patrzymy do Słowa Bożego. Mówię, no to jest, ta wiara jest naiwna, jeżeli Słowo Boże czytam, a tak myślę. No ale to jest właśnie ten skutek przewartościowania. Gdyby rzeczywiście w Kościele wartość Słowa Bożego była na fundamencie, jako fundament właśnie, to wtedy nie byłoby tego problemu, ponieważ to zostało błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. No jaka piękna okazja, prawda? Aby pochwalić kobietę za to. Wskazać na Marię. Zachęcić innych, by poszli za przykładem tej kobiety. Jezus mówi: owszem, błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzeżą go. Któż jest matką, któż jest moimi braćmi, tak? Kiedy mówią, że twoja matka, twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Cała delegacja rodzinna się wybrała. A któż jest moją matką, moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i bracia moi. Jezus zawsze wskazywał na swoją rodzinę tych, którzy słuchają Słowa Bożego, którzy należą do Niego, i zawsze wskazywał na ten wymiar duchowy i zawsze przekreślał więzy krwi. Poza sceną pod krzyżem, gdzie mówi do Jana, kiedy rzeczywiście on miał się o nią zatroszczyć, mówi: matka twoja, nie?
a do niej mówi syn twój, no to we wszystkich innych miejscach, gdzie występuje Maria, Jezus nie używa słowa matka. I w tłumaczeniach wiemy, niewiasta. To gorzej kobieta, to wrażliwie trochę. No kobieta może i tak. Właśnie, no w każdym bądź razie, no, nie ma tego słowa. Nie, słowo matka nie pojawia się. Tak więc, no, miejsce, które należy do Jezusa, nie może być oddane nikomu innemu. Chyba, że on sam je odda. A jeśli by on za swego życia polecił, żebyśmy to czynili, no to oczywiście tak byśmy uczynili, ale nigdy tak nie powiedział. Ani on, ani apostołowie, ani ktokolwiek inny w całym Piśmie Świętym. Te dogmaty umniejszają Bożą chwałę. Te dogmaty umniejszają ofiary Chrystusa. Sprawiają, że katolicy oddają większą część Marii niż komukolwiek. Cóż więcej można jeszcze dodać? Może tylko to, że Bóg sam o sobie mówi, że jest Bogiem zazdrosnym i nie życzy sobie, aby oddawać cześć jakiemukolwiek Bogu obok Niego. Nie większemu czy mniejszemu, ale obok Niego. To czyni ogromną różnicę. W księdze drugiej Mojżeszowej, w księdze wyjścia czytamy 20 rozdział, wiersz 2 i następny. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, żadnego obrazu, tego, co jest w niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. A więc tego Bóg zabrania, żeby oddawać cześć komukolwiek obok Niego. I w kolejnym wersecie objawia się jako Bóg zazdrosny. A więc no, oczekuje lojalności takiej niepodzielnej i niepodzielnego oddania. I jego lud nie może mieć innych bogów obok. I tu jawi się to pytanie, czy cześć oddawana obrazom, figurkom, procesjom, czy to nie jest bałwochwalstwo? Kiedy wprowadzeni w błąd katolicy klękają przed figurkami czy obrazami, całują stopy, ofiarują z serca swoje modlitwy, swoje prośby. I nie ma znaczenia, że Kościół mówi, to jest drugorzędny sposób oddawania czci. Dlatego też o tym wspomniałem. Bóg nie uznaje żadnych bogów obok. Nawet z drugorzędnym sposobem oddawania czci. Bo cała cześć należy tylko do Niego. Jest taka ramka, zestawienie. Gdyby ktoś chciał w książce właśnie Ewangelia według Rzymu na stronie 273 i 4. Kościół katolicki naucza, Pismo Święte naucza. No ogromne uproszczenie, ale może po tym naszym takim szerszym spojrzeniu będzie ona jakoś bardziej... Która strona? 273. Jeżeli ktoś chce podejść, już nie chciałem podchodzić, można otworzyć i tam znaleźć. 273 i 274. To jest tak na półtorej strony. Tak, to tyle, jeśli chodzi o ten wątek. Pozostając jeszcze w tym klimacie, chciałbym króciutko dodać na temat kultu świętych w ogóle, bo cały czas koncentrowaliśmy się tylko na Marii. Bo jeszcze nie ma półtorej godziny, prawda? To znaczy, no, ty mierzysz czas? 16:30, teraz nie kończymy. Która? 53 minuty. 53 minuty, no to dobrze, to ja poproszę o jeszcze ile? Biblijną siódemkę, ok? No dobrze. Biblijne 7. No właśnie, Kościół katolicki kanonizuje świętych, kanonizuje bohaterów wiary. W tym katechizmie dla dorosłych wydanym przez episkopat niemiecki przeczytałem, nie wiedziałem o tym wcześniej, że po okresie męczeństw, prześladowań, wczesnych wiekach chrześcijaństwa znowu ze swej natury pojawiło się zagrożenie w sumie, a tak naturalne, że człowiek tego nie dostrzegał, aby w jakiś sposób uszanować i czcić tych, którzy no, oddali swoje życie, zachowując wierność Jezusowi. To byli bohaterowie wiary. Przejawiło się to również w tym, że zaczęto odwiedzać ich groby, w jakiś sposób je ozdabiać. Pojawiała się forma kultu, pojawiało się coraz więcej takich właśnie, w cudzysłowie, świętych, bohaterów wiary, których wspominano i wtedy, jak czytam w tym katechizmie,
Kościół zdecydował, że kwestie wypowiedzenia się co do rzeczywistej świętości życia tych osób weźmie w swoje ręce. I katechizm mówi, że powodem wprowadzenia kultów świętych nie było kanonizowanie świętych, tylko ograniczenie tego, co się rozrastało i rozlewało poza wszelką kontrolą. I tak, jakby nie było, mówię o tym, bo to jest dość ciekawe podejście dla mnie, ja o tym wcześniej nie wiedziałem. Tak więc dzisiaj Kościół właśnie jedną tą sprawę świętych kontroluje i oficjalnie ogłasza. Sprawdza, prawda, zarówno życie, jak i fakt, czy ta osoba rzeczywiście w niebie jest. No bo jeżeli w niebie jest, to można za jej pośrednictwem wyjednać różne łaski. A tą najbardziej wymierną łaską jest cud uzdrowienia. I jak widzicie, może na przykładzie przebiegu kanonizacji Jana Pawła II, oczekiwano na dowody tego, że ktoś został uzdrowiony, kto jego prosił o interwencję u Boga w kontekście własnego zdrowia. Bo uzdrowienie takiej osoby, potwierdzone przez lekarzy, jest dowodem na to, że on rzeczywiście w niebie tam musi być i takie możliwości ma. Dociera bezpośrednio do Boga, czy do Jezusa, prawda, i ten go wysłuchuje, ta osoba jest zdrowa. Prosta, no, taka logika, która działa. Stąd te modlitwy, prawda, zanoszone do świętych, no, oni są bliżej, prawda, oni są bardziej święci. No, specjalizacja związana z tymi świętymi, od choroby oczu święta Łucja, słynna, prawda, no, nie będę wszystkich tam wymieniał. Pamiętacie, zaraz, chyba Krzysztof jest od tych kierowców, a od strażaków Florian. Florian to jest patron strażaków i tak dalej, i tak dalej. Paweł VI wprowadził kiedyś taką weryfikację żywotów świętych. I okazało się, że kilku takich wielkich świętych, powszechnie dościczonych, spadło z listy. Bo albo ich nie było, albo życiorys takiego świętego okazał się zlepkiem kilku różnych życiorysów różnych osób, czyli też takiej osoby nie było, chociaż takie wydarzenia działy się w życiu innych osób, albo tam jeszcze jakieś różne inne powody się znalazły. Ale święty Krzysztof na przykład. No, walczący ze smokiem, tak. Nie, święty Krzysztof to jakiś olbrzym, który przenosił ludzi przez jakąś rzekę. A, przez rzekę, tak. Niosący Chrystusa i w pewnym momencie się... A z olbrzymem, który walczył? Nie jest olbrzymem, jest z wężem? Jerzy. I teraz się zastanawiam, czy a propos świętego Krzysztofa zostało to przez Kościół naprostowane? To była legenda? No właśnie tak. To jego miałem na myśli, kiedy mówiłem tutaj o tekście pracy. Jednak tego świętego Krzysztofa w różnych miejscach można cały czas spotkać. I się zastanawiałem, że... Podsumowując tutaj, zwracając się o światło biblijne w tym temacie, mówiąc najprościej, możemy powiedzieć tak. Kościół katolicki ma swoich świętych w niebie. Natomiast biblijnie wierzący chrześcijanie mają świętych na ziemi. No i w niebie, myślę, też. Święty to synonim chrześcijanina po prostu. Tak, święty dokładnie to, gdyby wejść w etymologię, znaczy tyle, co oddzielony, prawda? Oddzielony od powszechnego użytku. Były święte naczynia, były święte miejsca, to były miejsca, gdzie działy się rzeczy tak oddzielano księgi, tworząc kanon. Księga, która kalała ręce, która nie nadawała się do powszechnego użytku, tak? To była księga święta, czyli oddzielona. I dla informacji podam, jeden z autorów, znalazłem kiedyś taki artykuł, niestety nie zapisałem autora, przepisałem sobie tylko na maszynie dane, zbadał, jak uczniowie Jezusa w Nowym Testamencie nazywali siebie. Jakimi słowami siebie określali. Bo w tej chwili najbardziej rozpowszechnionym określeniem jest słowo chrześcijanie. Otóż w Nowym Testamencie słowo chrześcijanie pojawia się 3 razy. Wiemy, że zaczęło się to od Antiochii i to w takim kontekście trochę pogardliwym, prawda, że ci to tam są chrześcijanie, od Chrystosa, tak? I no właśnie, pojawia się tylko 3 razy, później dopiero przez wieki to określenie nabrało pozytywnego znaczenia, do dzisiaj jest używane najbardziej powszechnie. Ale w Nowym Testamencie oni się w ogóle tak nie nazywali, uczniowie Jezusa. Słowo chrześcijanie w Nowym Testamencie występuje tylko 3 razy,
na początku w takim znaczeniu pogardliwym, uszczypliwym. Apostoł Paweł, który przecież z Antiochii ruszał w swoje wyprawy misyjne, znał to określenie. Nigdy go nie używał. I tak to jest ze słowem chrześcijanie. Potem patrzymy dalej. No, ten człowiek zbadał, myślę, że to była jakaś praca może magisterska, może inna i w formie artykułu już tak spopularyzowana się ukazała, bo to jednak była potężna praca. Następne słowo używane wewnętrznie w gronie uczniów Jezusa to agapetoi, umiłowani. Występuje 6 razy w Nowym Testamencie. Tutaj mam odsyłacze. Gdyby ktoś koniecznie chciał poznać, można mailem do mnie czy inaczej się zwrócić. Agapetoi umiłowani 6 razy. Kletoi powołani 6 razy. Eklektoi wybrani 7 razy. Czyli już no, 2 razy więcej ponad, tak? Dalej. Pistoi wierni 11 razy. A potem długo nic. 57 razy. Hagioi. Święci. Hagioi. Tak. No. W tym sformułowaniu, bo są sformułowania na przykład Ekklesiaston Hagion. To jest 1 Koryntian 14:33. No to są wariacje słowa właśnie w Hagioi. W zależności od porządku gramatycznego. 57 razy. Prawie wszystkie listy zaczynają się i kończą pozdrowieniami od świętych dla świętych. Również w takich nieświętych zborach jak Koryntianie czy innych, nie? Także takie jest podejście biblijne do kwestii bycia, prawda, kimś świętym. To dziękuję bardzo za obecność i za cierpliwość. A nie doszliśmy do źródła inspiracji, która wspomniał o tym Krzysztof. Rozmawiamy o tym, czy nie? Myślę o inspiracji kultu Maryjnego. No ja już raz tego słowa użyłem. Specjalnie się nie nakręcam, żeby używać go powtórnie i wielokrotnie, ale no, starałem się wam przedstawić, z jaką osobą mamy do czynienia. Nie? Mając na myśli, kiedy mówimy Maria. I to w tych ostatnich odsłonach ona już nie chce, żeby ją nazywać Marią. Chce być Panią wszystkich narodów. No i jakkolwiek byśmy nie myśleli, no jeżeli zgodzimy się, że jest to jakaś forma zwiedzenia, no to straszne, prawda? Bo stwierdzenie faktu to jest jeszcze nic, no bo potem się rodzi pytanie, co robić. No, ale zakończymy ten wykład. Na tym chyba, że już zakończyliśmy.